Ja akurat nie miałem możliwości uczęszczać do tej szkoły, ponieważ jej jeszcze nie było. Ale przede wszystkim chciałbym wam przekazać, że jesteście w takim okresie, że jest to prawdopodobnie najfajniejszy wiek i przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, żebyście nie marnowali czasu na głupoty i rzeczy niepotrzebne, ponieważ czasu się nie cofnie, macie jedną szansę i skupcie się na celu, który chcecie osiągnąć. Większość z was pewnie chciałoby zostać znanym sportowcem. Nie znam was, więc nie wiem, jakie to są w większości dyscypliny, pewnie piłka nożna, ale pamiętajcie również, że edukacja też jest bardzo ważna, ponieważ nie wiecie, co was czeka, a sport ma to do siebie, że można doznać groźnej kontuzji, która wykluczy was z tego sportu, więc koncentrujcie się tak samo na edukacji, jak i na sporcie i przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby być dobrym człowiekiem, bo to do nas wraca i żebyście po prostu byli dumni z tego, co robicie. Brawo.